przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym. Piątek, 23 października, godzina 21. Jesteśmy w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Właśnie skończył się pierwszy akt musicalu Skrzypek na dachu. Zapytaliśmy o wrażenia uczniów naszej szkoły. Jestem bardzo zadowolony, że przybyłem do Gdyni na ten spektakl. Że ten spektakl bez muzyki byłby gorszy i cała ta muzyka i śpiew nadało temu spektaklowi jakiś urok osobisty taki. Oczywiście, że mam. Spektakl idealny. No i teraz? Nie często mamy okazję wiadomować taki spektakl w teatrze. Wydaje nam się, że było znakomite przedstawienie i zrobiło to na nas wielkie wrażenie. Choreografii spektakl bardzo mi się podobał i najbardziej podobała mi się gra głównych aktorów, ojca i matki. Cały spektakl był dla mnie wielkim przeżyciem. Pierwszy raz byłam na tak, można powiedzieć, ekskluzywnym pokazie. Spektakl bardzo mi się podobał. Ciekawy był. Najbardziej podobała mi się scena ze snem. Ale ogólnie wszystko dobrze. Było super, bardzo nam się podobało, opłacało się. Uwaga, nam pojadą! Na 28 października znajdujemy się w Urzędzie Miasta Sławy. Za chwilę odbędzie się debata, której tematem jest wizerunek miasta. To samo pomysłodawcą w ogóle nie ma. Pomysłodawcą tej debaty, którą pamiętam, to był pan Butowski. Nie pamiętam imienia. Uczyłem, ale też nie pamiętam. A to już... Znaczy, no to jest takie pojęcie bardzo szerokie, no co to znaczy wizerunek. Wizerunek to ma znaczenie wewnętrzne i zewnętrzne. Jak się widzimy sami w środku i jak nas widzę na zewnątrz. No, no to w takich kategoriach należy wszystkim spatrywać. Zupełnie inna jest specyfika miast, które muszą się promować, bo są miastami turystycznymi i wizerunek jest jako kurortu jakiegoś tam morskiego, górskiego, no istotny, a zupełnie inna jest rola tego typu miasta sławy.
my bardziej skupiamy się na wizerunkiem wewnętrznym, żebyśmy się sami do tego miejsca czuli, żeby to miasto się rozwijało. Mam nadzieję, że jesteśmy na to wyjątkowe. Aczkolwiek jeszcze jest bardzo dużo do zrobienia. Jeszcze jedno pytanie. Jakie są najbliższe plany na zmianę zmiana kierunku wiąże się z kwestią rozwoju miasta. Im bardziej miasto się będzie rozwijać, tym lepszy będzie jego wizerunek. Jeżeli chcemy przyciągać na przykład turystów, którzy są nad morzem i po średnim Wrocławiu, to musimy stworzyć jakiś produkt, który tutaj dosłownie ich przyciągnie. Dlatego jest to cały proces inwestycyjny rozłożony na przynajmniej kilka lat i trzeba to konsekwentnie realizować, no bo kontrakt będę mógł dobrze. Jeszcze, co na przykład pan widzi niestety, tylko kontynuował zaczęły to same niższa obecne inwestycje i jeżeli środki finansowe na to pozwolą, to dalsze planowo. Będzie dobrze, będzie dobrze. 15 punktów będzie na pewno. Która z matematyki wspaniałe chwile w życiu ucznia. Wspaniałe przeżycia. Coś pięknego. A teraz poważnie. A teraz poważnie? No super, matematyka jest super. Gratuluję możliwości zdawania próbnej matury z matematyki. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Więcej matematyki, więcej muzyki, więcej polskiego. Zdajemy. Zdajemy i zdamy. Dzisiaj wyjątkowa relacja. Piszemy egzamin poróbny z matematyki. Tą próbną maturę zdaje cała redakcja szkolnej. Lepiej. Urząd Miejski w Szławnie był organizatorem dwóch ciekawych konkursów. Literackiego pod tytułem Moje podwórko, twierdzenie zdobyta i fotograficznego pod tytułem Tropiciel w historii. Laureatami konkursu zostali również uczniowie naszej szkoły. Patrycja Pietrasz z klasy 2 C oraz Piotr Golczyk z klasy 3 B. I ta informacja dostarczona na konkurs jest prezentowana, także chciałbym przekazać te podziękowania. Jest to ikonografia złożona, tak jak pani tam mówiła. Dziękuję bardzo za udział. Proszę bardzo. Na szkolnym dziedzińcu trwają roboty budowlane. Od pana dyrektora Marka Szczepańskiego dowiedzieliśmy się, że remont potrwa do 1 grudnia. Stary spękany beton przeobrazi się w estetyczne polbrukowe chodniki i trawniki. Środki na remont otrzymaliśmy z Funduszu Inwestycyjnego Starostwa Powiatowego. Słowo.